Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Joe Biden załatwił Afganistańczyków, to teraz stara się nadrobić z Ukrainą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. No, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. No, Otto von Bismarck, no, to on powiedział, że polityk, no to w zasadzie nie może stworzyć niczego samemu, także polityk samemu nic nie jest w stanie stworzyć. Jedyne co, to on musi czekać na i słuchać do tego, kiedy Bóg nadchodzi, przechodzi, no i wtedy złapać Boga za połę kapoty i wtedy może coś się odbyć. Tak, także złapać tą możliwość, która mu się nadarzyła. No nie wiem, czy Bóg nosi kapotę, w każdym razie można powiedzieć jesionkę. No i teraz półtora wieku później po Bismarcku kanclerz Olaf Scholz, no to mniej więcej złapał taką możliwość, złapał Boga za połę jesionki, no i zrobiła się sytuacja, także zmienił troszeczkę całą tą politykę wysyłania broni na Ukrainę, bo do tej pory no to w zasadzie nie stawali po stronie Ukrainy. No i zmienił trochę ten, skasował te kontrakty na gaz. Także to jest wielka sprawa. No i ta możliwość pokazuje, że Niemcy zaczynają się zmieniać, dlatego że nadarzyła się taka możliwość światowa. Teraz patrząc na Putina i całą sytuację na Ukrainie, no to dla Ameryki też mogłoby się coś zmienić. No, Ameryka troszeczkę nawalała. Ameryka nawaliła, no szczególnie ten Afganistan. Ten Afganistan, no to był wstyd. Biden z dnia na dzień, w zasadzie z dnia na godzinę wydał rozkaz, że mają się wycofać. No i się wycofali. Tam było 3000 żołnierzy. Mała ilość jednak tych żołnierzy, no ale to spowodowało to, że 300 tysięcy urzędników państwowych, żołnierzy, którzy jakoś pilnowali tego przedtalibańskiego systemu, no to wszystko się rozpadło. No, prawda jest taka, że Taliban czekał na to wyjście, bo była data powiedziana, no ale to była wielka porażka. To była wielka porażka, ta cała ewakuacja, no to była makabryczna. No teraz te biedne dziewczynki znowu w tych muszą chodzić z nakryciem twarzy, tylko oczy im wystają, no ale to nie było pierwszy raz. To nie było pierwszy raz. Barack Obama, no to też zrobił numer w Syrii, narysował czerwoną kreskę w sumie przekraczali ile razy chcieli. No Kurdowie syryjscy, także i Kurdowie irakijscy, no też byli w sumie załatwieni. No i ludzie na świecie, dużo narodów się zorientowało, że jednak na Ameryce nie można polegać jako na przyjacielu. No i zaczęli zwracać uwagę na tą oś Rosja, Chiny i Iran. Życie ogólnie rzecz biorąc pokazuje, że to wszystko jest dosyć krytyczne. No i nikt na świecie nie lubi tych przegranych. No a teraz Ameryka, no to jednak pokazuje się, że jednak była przegrana, że była dosyć arogancka i nie pomagała. Nigdy nie przepraszała, zawsze przepraszała. Jak Obama był prezydentem, no to on ciągle nieustannie jeździł, obwiniał Amerykę, obwiniał przeszłość. Także ludzie stracili szacunek do Stanów Zjednoczonych. No i po tym Afganistanie to była totalna zapaść. Cały
cały ten wyjście z tego Afganistanu, no to uderzyło dno i jeszcze 10 metrów mułu. I teraz wszyscy sojusznicy, wszyscy alianci amerykańscy zaczęli się zastanawiać, co będzie, z kim mają stawać, czy z Ameryką przeciwko Chinom i Rosji i Irakowi, czy z Chiną. W Kabulu wtedy, kiedy tam była Rosja wcześniej, no ale Taliban w sumie to walczył bronią amerykańską. No wtedy w latach 70. no to Amerykanie uzbroili Taliban, no i później Taliban teraz dostał 80 miliardów, tam sprzętu zostało za 80 miliardów. Także wojna tam to była jedna wielka wpadka ze strony amerykańskiej. No teraz to taka szansa historyczna nastąpiła z Ukrainą, gdzie nie ma żołnierzy amerykańskich, no ale Ameryka też złapała tą sytuację, złapała Boga za nogi, no i zaczęła im pomagać, no ale to wszystko było tylko dzięki temu, że jest nieprawdopodobna odwaga tych Ukraińców i zdesperowanie do tego, żeby się nie poddać. No, na pewno Zełenski też pomógł narodowi. No, grał w tych serialach filmowych, udając prezydenta. Teraz już jest prezydentem. Na pewno gdyby wyjechał z Ukrainy, czy do Waszyngtonu, tak jak mu oferowano, czy do Berlina, tak jak mu oferowano, no to już Ukrainy by nie było od 80 dni. Bo rząd kolaborantów na pewno by to zrobił. Także Ameryka pomaga na lewo i prawo, wysyła sprzęt. No jeżeli nie bezpośrednio amerykański, no to zorganizowali, Ameryka zorganizowała to, że Polska, Rosja, Polska, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, ten blok, stary blok wschodni, który ma od groma tych ruskiego sprzętu, no to jest to wysyłane, bo Ukraińcy też znają się na ruskim sprzęcie, to jest najłatwiejsze do tego, żeby ich tam nauczyć i nie oddać tych tajemnic wojskowych amerykańskich, no bo to też trochę te migi, no to też chodziło o to, że te komputeryzacja i całe te rozpoznawanie, czy wróg, czy przyjaciel i te wszystkie sprzęty natowskie, no to troszeczkę się bali Amerykanie, dlatego nie dopuścili. No można było to jeszcze zmienić, no ale to jest inna kwestia. I Ukraińcy walczą tym ruskim sprzętem, także Ruscy są niestety likwidowani ruskim sprzętem. No i cała ta doktryna, cała ta pomoc pokazuje, że w Ameryce no, dwupartyjna zgoda spowodowała to, że pierwsze 40 miliardów zostało wysłane, później Biden chciał drugie 40 miliardów, no to na razie to się zawiesiło, bo ludzie zaczęli się pytać, co, gdzie, jak, gdzie są te pieniądze, ile idzie gotówki, ile idzie w sprzęcie i tak dalej, i tak dalej. No i Kurdowie też mieli podobnie, tak jak Ukraińcy. W sumie oni byli aliantami, byli sojusznikami amerykańskimi, walczyli przeciwko państwu islamskiemu, bo jednak oni chcieli stworzyć kalifat. Płacili potężną cenę za to wszystko, co robili, no i Ameryka nie musiała, no ale tam bardzo dużo ludzi jednak zginęło. Ukraińcy mają 40 milionów ludzi,
Rosja tłumaczy, że Ukraińcy no to nie jest prawdziwy naród, że w sumie Ukraina i Rosja no to musi być razem, mają wspólny język, podobny język, mają ten sam alfabet cyrylicę bazowany na grecki, mają ten wschodnio-katolicki obrządek. Także to wszystko jest podobne. No, ale Kurdowie są podobni też w tym sensie, że ISIS starał się ich złapać i można powiedzieć zniewolić, no, ale do tego Kurdowie nie mają państwa. Kurdowie są tam jednak porozsiewani pomiędzy Iranem, Irakiem, Syrią, Turcją, w Afganistanie i jest ich trochę także się szarpią. Kurdowie Peszmerga w Iraku czy Rodziawa w Syrii, no to walczyli przeciwko islamistom, walczyli przeciwko kalifatowi. No i zrobili kawał dobrej roboty. Ameryka im tam pomagała, szkoliła, no i asystowała im, ale dostawali w dupę. Kurdowie no bardzo dostawali w dupę, no bo w sumie stracili 11 tysięcy mężczyzn, no i trochę też kobiet, no ale 11 tysięcy żołnierzy, no i w sumie ponad 25 tysięcy, no to było ciężko ranionych. Także walka z ISIS, która się zaczęła w 2014 roku, no to w sumie amerykańskich żołnierzy zginęło mniej niż 100, a Kurdowie walczyli, no i płacili tą cenę. No troszeczkę też można powiedzieć, było też zdrady, czy tam zaprzepaszczenia możliwości w Iraku po 2017, po tym jak Kurdowie głosowali za niezależnością, to Ameryka nie pomogła. Później w Syrii, kiedy Amerykanie w 2019 roku było im powiedziane, że mają nie ingerować, kiedy islamiści napadali i mordowali Kurdów. Także to no były wielkie straty, były wielkie tragedie. Biden i Kamala Harris, no to oni jak zwykle politycy, no wypowiadają się negatywnie przeciwko napadom na Kurdów. Większość tych demokratów się też zgadza, no ale republikanie mają takie same zdanie na temat Kurdów. Większość konserwatystów jest prokurdyjska. No i w zasadzie im pomaga. No ale co będzie w przyszłości? Teraz wszyscy Amerykanie z lewej i z prawej strony stoją murem za Ukrainą. No ale co będzie w przyszłości z Kurdami? Przypuszczalnie nic nie będzie. Co będzie w przyszłości z Tajwanem? No przypuszczalnie też za dużo nie będzie. Także to nie tylko Tajwan, nie tylko niezależny Tajpej może mieć problemy. Kurdowie przypuszczalnie też prędzej czy później będą mieli problemy, dopóki Ameryka im nie pomoże. No i przy Bidenie no to wygląda, że przy Bidenie no to wygląda na to, że Kurdowie są na spalonej pozycji, no i Tajwan jest na spalonej pozycji. Jedynie ta Ukraina ma pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów.
Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdzie jesteś, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. Patrzcie się, co demokraci, socjaliści, komuniści robią. Oni rozwalają cały świat. Niszczą Amerykę od środka. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że w listopadzie w wyborach międzyprezydenckich zmienicie barwy partyjne, no albo po prostu jak już nie chcecie zmienić barw partyjnych, no to nie idźcie na głosowanie. Zadecydujcie swoimi nogami, że jednak to, co Biden i jego banda wenezuelska zrobiła, jest nie do zaakceptowania. Zdrowia dla normalnych.